Amelia mieszka w Sokółce w województwie podlaskim. Poniższa tabela pokazuje zmiany temperatury w ciągu dwóch godzin. Od trzeciej rano do czwartej rano temperatura wzrosła o 2 stopnie Celsjusza. Potem od czwartej do piątej temperatura spadła o 5 stopni Celsjusza. Amelia spojrzała na termometr o godzinie 5 rano. Temperatura wynosiła minus 9 stopni. Jaka była temperatura w Sokółce o godzinie trzeciej rano? Czyli w tym zdaniu dowiadujemy się, jaka była temperatura na koniec zmian przedstawionych w tabeli. A pytanie brzmi, jaka była temperatura na początku zmian przedstawionych w tabeli, czyli o godzinie trzeciej. No to zobaczmy, jak można by to obliczyć. Narysujmy sobie może skalę, tak jak na termometrze. Termometry pokazują wzrost i spadek temperatur i chyba dlatego najczęściej ustawiamy skalę temperatur w pionie. Niech to będzie pionowa oś liczbowa. O godzinie 5 rano temperatura wynosiła minus 9 stopni. Narysujmy skalę od 0 w dół do minus 10. Powinno wystarczyć. Jeżeli nie wystarczy, to domalujemy więcej w górę lub w dół. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmiany opisane w tabeli zakończyły się o godzinie 5 temperaturą minus 9 stopni Celsjusza. Od godziny 4 do godziny piątej temperatura spadła o 5 stopni Celsjusza i na koniec tych zmian wynosiła minus 9. Temperatura spadła o 5 i wylądowała w minus 9, czyli zaczęła spadać z wysokości o 5 wyższej niż minus 9. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj była o godzinie czwartej. To jest zmiana o minus 5, czyli spadek o 5. I na koniec tego godzinnego spadania było minus 9. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Tu była godzina 4, zmieniło się o minus 5 i na koniec o godzinie 5 było minus 9. Z tego wynika, że o godzinie 4 termometr wskazywał temperaturę minus 4 stopnie Celsjusza, o 5 wyżej niż minus 9. Teraz zastanówmy się, jaka była temperatura o godzinie 3 rano. Od godziny 3 do 4 temperatura zmieniła się o 2 stopnie. Wzrosła w ciągu tej godziny o 2 stopnie i na koniec tego godzinnego wzrostu było minus 4 stopnie Celsjusza. Przez godzinę temperatura wzrosła o 2 i skończyła wzrost na minus 4. Musiała więc zacząć wzrost o godzinie trzeciej o 2 niżej niż minus 4, czyli tutaj. I to jest wzrost o 2 stopnie pomiędzy godziną 3 i 4, który kończy się na poziomie minus 4. Na początku różowej strzałki była godzina 3, na końcu 4. No i chyba narysowaliśmy wszystkie zmiany. Jeżeli na koniec temperatura wynosiła minus 9 stopni, od 4 do 5 spadła o 5 stopni, to znaczy, że o godzinie 4 musiała wynosić o 5 stopni więcej niż minus 9, czyli wynosiła minus 4 stopnie. Od godziny 3 do godziny 4 temperatura wzrosła o 2 stopnie, czyli o godzinie 3 musiała wynosić o 2 stopnie mniej niż minus 4, co oznacza minus 6 stopni Celsjusza. No i już wiemy, jaka była temperatura w Sokółce o godzinie 3 rano. Było minus 6 stopni Celsjusza. Dla pewności można to sprawdzić. Najłatwiej sprawdzić, obliczając od drugiego końca. Jeżeli na początku było minus 6, Dodaliśmy do tego 2, więc wylądowaliśmy w minus 4. Od tego odjęliśmy 5, czyli otrzymaliśmy minus 9. Tyle dokładnie było na koniec o godzinie 5. Wszystko się zgadza.